Autobus Widmo. Opowiadanie z serii Demonofil. Autor Bruno Siak. Czyta Bruno Siak. Staliśmy na niemal pustym dziedzińcu wawelskiego zamku. Padał ulewny deszcz. Krople były tak duże i rozpędzone, że woda odbijała się od bruku i moczyła nogawki do wysokości kolan. Osłaniałem Magdę i siebie parasolem, ale co chwilę wiatr chciał mi go wyrwać i bałem się, że druty puszczą i wywinie się na drugą stronę. Mimo grubej kurtki i futrzanego komina, twarz Magdy była blada, poza zaróżowionymi policzkami od ostrego wiatru. Ja dygotałem w moim nieocieplanym płaszczu i żałowałem, że nie zabrałem rękawiczek. Listopadowy poniedziałek o 11:00. Oprócz nas widziałem jeszcze tylko jednego wąsatego jegomościa z synem. Inni, nieliczni zwiedzający, pochowali się pod dachem, pod arkadami na parterze lub na pierwszym piętrze, albo w salach. Patrzyli na nas ze zdziwieniem, a niektórzy z niekrytą wesołością. Jesteś pierwszy raz? Zapytała Magda, uśmiechając się lekko. Tak, pierwszy. Jakoś nie było okazji. Odrzekłem, próbując nie szczękać zębami. Piękny, prawda? Tak, Madziu, przyznałem. Ale mnie bardziej interesują wnętrza. Zawsze bardziej byłem fanem architektury wnętrz, powiedziałem. Nie czułem dłoni. Wydawało mi się, że przymarzła do uchwytu parasola. Może wejdziemy tam, co? Tutaj. Pierwszy raz je zobaczyłam, powiedziała, ignorując moją prośbę. Zobaczymy dzisiaj, czy jesteś lśniący. Lśniący? No tak. Czytałeś Lśnienie Kinga, nie? Ja jestem jak ten chłopiec. Widzę duchy, nie zawsze, ale widzę, kiedy inni nie widzą. Wystarczy, że chcę, tak jakbym miała gdzieś wewnątrz takie oko. Otwieram je i widzę, a czasem to one je otwierają. Wtedy nie jestem przygotowana. Wtedy potrafią mnie wystraszyć. Ale nie musisz sprawdzać, czy ja. Zdziwiłem się. Ja nie jestem. Ja nie widzę. Widzisz demony. Nie każdy je widzi, ale nieważne. Chcę coś sprawdzić. Odkryłam to przez przypadek. Niektórzy nie widzą tak jak ja, ale mogę... Przerwała. Wiesz, ja po prostu ci pokażę. Otworzyła usta i nabrała głęboko powietrza, jakby miała zamiar nurkować. Potem zdjęła rękawiczkę i chwyciła mnie za rękę. Nic nie poczułem. Żadnego ciepła, głosów, metafizycznego uderzenia. Po prostu zacząłem je widzieć. Na dziedzińcu pojawiły się tłumy. Najwięcej było dworzan w wykwintnych, kolorowych strojach. Mieli najczęściej blade twarze i nieruchome oczy. Niektórzy mamrotali coś do siebie, niemal bezgłośnie. Szli w swoją stronę, nie zważając na innych. Przenikali się nawzajem. Byli niematerialni. Jeden szedł wprost na mnie. Miał twarz jakby ulepioną z wosku i pomalowaną na biało. Chciałem mu ustąpić, odsunąć się, ale Magda zatrzymała mnie. Ścisnęła moją dłoń. Dworzanin z obojętną miną przeniknął przeze mnie. Poczułem jedynie silną woń perfum i przez bardzo krótką chwilę czułem to, co on czuł. Tak jakby nasze serca i umysły zetknęły się na chwilę. Dworzanin bał się, jakby szedł położyć głowę pod topór. Dziedziniec przemierzali bogaci kupcy, księża i biskupi, służba, ale także rycerze wskrzących się od złota zbrojach płytowych, karacenach, czasami na opancerzonych koniach. Te duchy wyglądały jak żywe, ale widziałem też takich, którzy tam umarli i ta śmierć z jakiegoś powodu przywiązała ich do zamku. Z arkad zwisało na powrozach trzech mężczyzn. Nie wisieli bez ruchu, ale wierzgali i charczeli, jakby skok w dół nie złamał im karku. Dusili się i wybałuszali oczy. Patrzyli wprost na mnie, jakby ode mnie spodziewali się ratunku.
Odwróciłem wzrok. Po dziedzińcu szerowało kilka ciał pozbawionych głowy. Ciągnęły za sobą strugę gęstej krwi. Było też kilku otrutych, zwijających się w konwulsjach, najczęściej pod arkadami. Niektórzy wymiotowali, obejmowali się ramionami za brzuch, a z ust ciekła im piana. Jeden z odzianych w złotą sutannę biskupów leżał na kamiennym bruku w agonalnych drgawkach. Magda puściła moją dłoń i nagle znowu staliśmy sami na tonącym w strugach deszczu dziedzińcu zamkowym. Widziałeś, prawda? Bardziej stwierdziła, niż zapytała. Wyczytałam to z twojej twarzy. Tak, widziałem. Ale skąd ich tylu tu jest? To jest stary zamek. Stare miejsce, prestiżowe. Zamki są zawsze pełne duchów. Tu były emocje. Tu ginęli ludzie. Chcieli tu być i tutaj umierali. Po śmierci też ich tutaj ciągnie. Nad nami, gdzieś daleko, uderzył piorun i rozświetlił chmury. Chwilę potem usłyszeliśmy grzmot. Nadchodziła burza. Może już przejdziemy pod dach? Zaproponowałem. Tak, tak, możemy. Uśmiechnęła się. Na dziedzińcu jest ich najwięcej, dlatego tu chciałam. Chwyciła mnie za ramię i pobiegliśmy przez dziedziniec, rozchlapując wodę. I oni są tu zawsze? Zapytałem, gdy schowaliśmy się pod arkadami. Tak, ich nie ubywa, tylko przybywa. I oni nas nie widzą. Są jak obrazy, jak odciśnięte w tej przestrzeni ruchome obrazy. Taki film. I nic nikomu nie zrobią? Nie zrobią, powiedziała. Oni po prostu są. Magda miała taki wyraz twarzy, jakby myślała o czymś bardzo ważnym. I każdemu można tak zrobić? Zapytałem. Żeby zobaczył duchy? O nie, powiedziała. Próbowałam ojcu i kilku koleżankom, ale to nie jest takie... Tak jak mówiłam, trzeba do tego trochę lśnienia. Ty to masz i to nawet swoje widzenie. Niektórzy nie widzą demonów, a ty przecież zawsze. Więc masz trochę lśnienia, trochę tego daru lub przekleństwa. Czasem jest za późno, powiedziałem i westchnąłem. Jakbym wcześniej wyczuł niektóre demony, może miałbym ciągle to. Wystawiłem kikut małego palca i nim zamerdałem. Magda ścisnęła moją dłoń. Może gdybyś miał mnie, to... Popatrzyłem jej w oczy. Znowu dojrzałem w nich stalową determinację. Ona łatwo się nie poddawała. Westchnąłem. Nie, Magda, mówiliśmy już o tym wiele razy. Wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu. Opowiadałem ci, jak to było. Nie jestem Supermanem. Niemal za każdym razem, no... Może poza sprawą ze spirytem. Ledwo wychodziłem z tego cały. A czasami nawet traciłem kawałek ciała. I musiałem leżeć w szpitalu. Zacisnęła zęby. Widziałem, że chce coś powiedzieć, wtrącić. Ale nie pozwoliłem jej. Nie będę cię brał na zlecenia. Nic mnie nie przekona. Ale pomogłabym, powiedziała ciszej. Byś więcej widział. Mógłbyś się przygotować. Byłbyś bezpieczny. Nie, skarbie. Powiedziałem, chociaż serce mi krwawiło. W jej oczach stanęły łzy. Po prostu nie mógłbym. Za bardzo bym się bał. Gdyby coś ci się stało, nie mógłbym po tym żyć. Siedzieliśmy na łóżku w jej pokoju. Na telewizorze trwał film o wampirach, ale już dawno straciliśmy wątek. Zresztą film był uwłaczająco nielogiczny. Czarny kot Magdy leżał na dywanie i lizał sobie przed nią łapę. Gryzł ją tak zawzięcie, jakby żyła tam co najmniej rodzina pcheł, jak nie kleszczy. To mi nie wygląda na żadnego demona, powiedziałem i westchnąłem.
Tragiczna sprawa, ale to nie sprawka demona ani ducha. Po prostu dziecko zaginęło w drodze do domu. Nie dziecko, zaprzeczyła Magda, marszcząc brwi. Nie dziecko, tylko Karolinka. 8-latka, znałam ją. Jej dom jest 1,5 kilometra od mojego. Chyba przez las, bo to inna wieś. No, przez las, ale znam ją od czasu, kiedy była małą dziewczynką. Jej rodzice teraz nie mogą. No dobrze, Karolinka. Przerwałem jej i znowu westchnąłem. To Karolinka, ale nie sądzę. To nie była zwykła dziewczynka, powiedziała. Ona miała to, co ja. Miała dar. Nikt jej nie wierzył, że widzi duchy, tylko ja wierzyłam, bo widziałam te same. Ona nie kłamała. Proszę, Karolku. Położyła mi delikatnie dłonie na policzkach i pocałowała w usta. Tylko zerkniesz swoim demonofilskim okiem, dobra? Spojrzałem przez okno. Było już niemal ciemno. Lada chwila mogłem się spodziewać spiryta. Gdy zachodziło słońce, materializował się przy mnie. Nie wiem, jak to było możliwe, ale tak się właśnie działo. Ale ty przecież sama oglądałaś ten las, a twoje oko jest lepsze niż moje. Byłaś tam przecież, nawet w nocy, i nic nie widziałaś. No, nie widziałam, przyznała. Ale może, jak ty potwierdzisz, to będę miała spokojne sumienie. Popatrzyła na mnie prosząco. Wiedziała, że wygrała. Sądziłem, że to była robota dla detektywa, a nie demonofila, ale nie potrafiłem jej odmawiać. Wtedy przychodziło mi to z wielkim trudem. To jest umiejętność, którą nabywa się przez lata. Szczególnie, gdy chodzi o kobietę, za którą się szaleje. Dobrze, zgodziłem się. Zastanowię się, kiedy można... Chodźmy teraz! Przerwała mi i szarpnęła za rękaw. Gdzie? No do nich. Ale po co mam tam iść? Wzruszyłem ramionami. Obcy człowiek, tam do nich? Bez sensu. Próbowałem się wykręcić. Lepiej opowiedz mi o tej rodzinie. I tak, wszystko o nich wiesz, prawda? Sama mówiłaś, że to mała wieś. Kot Magdy uniósł łeb. Położył uszy, nastroszył wąsy i zaczął syczeć. Spiryt powoli materializował się pod moimi nogami. Cicho, Rademenes, powiedziała Magda. Przecież znasz spiryta. Kot wstał, przeciągnął się. Potem skoczył na krzesło, z krzesła na biurko, a z biurka na regał z książkami. Tam był już bezpieczny. Usiadł i patrzył beznamiętnie na merdającego ogonem spiryta. Karolinka jest inna, zaczęła Magda. Poprawiła włosy opadające na oczy i zawinęła je sobie na ucho. W szkole nie ma łatwego życia, ale nawet nie przez te duchy, bo się tym nikomu nie chwaliła, przez to raczej, że jest biedna. Mieszkają w takiej małej chatynce, dwie izby tylko. Rodzice i jeszcze babcia, matka ojca. To dom rodziny ojca, własność babci. Naprawdę, biednie. Ziemi już prawie nie mają, całą sprzedali. On kiedyś był biegaczem, wygrywał zawody, był w kadrze Polski, ale miał jakąś kontuzję i ten związek sportowy, no, oni go po prostu rzucili jak kawał niepotrzebnego mięsa. A ludzie się z tego ucieszyli tu wokół, sąsiedzi. Nic takich nie rozsierdzało, jak to, że ktoś może spełnić marzenia. Zrobią wszystko, żeby cię ściągnąć w dół. Zejdź na ziemię, za robotę byś się wziął, a nie. I różne takie. Tak, w tym są dobrzy. I przy tym się jednoczą. Żeby kogoś ściągnąć w dół. Ale to pewnie wszędzie podobnie, wtrąciłem. Taka ludzka natura. Nie wiem. I Karolinka chodziła po kilka dni w tej samej bluzce, bo po tym sporcie to ten ojciec się nie podniósł. Pije, jest alkoholikiem, kocha ją, ale... Nie ma tam przemocy, ale to nawet nie to, że on pije, bo nawet pracuje w jakiejś fabryce, trochę pieniędzy przynosi. Chodzi o to, że inne dzieci traktują ją jak gorszą, bo ona się urodziła bez ślubu, takiego w kościele. Cywilny mają ślub, ale tutaj to się nie liczy.
jeszcze urodziła się przed tym ślubem. Słyszały, że rodzice ją nazywali pękartem, więc dzieci też. Wiesz, nawet jak nie rozumieją, to przechodzi od rodziców ta nienawiść. Podobno nikt z nią w ławce nie chce siedzieć. Sama siedzi już drugi rok. To może uciekła? Po prostu uciekła, podpowiedziałem. Z domu, od nich. Miała tego wszystkiego dość. Nie, zaprzeczyła Magda. Ale nie słyszałem w jej głosie pewności. Ona była... jest silna. Pamiętam ten dzień, jak na cmentarzu zauważyłam, że widzi to, co ja. To był obrzydliwy duch. Okropny. Dotąd mam dreszcze, jak sobie przypomnę. Świeży. Takie to jeszcze jakoś wyczuwają ludzi. Idą na nich. A ona, Karolina, po prostu patrzyła w tamto miejsce, na niego. Wodziła za nim wzrokiem. Po pogrzebie zaczepiłam ją i zapytałam wprost, czego widziała. Nie kłamała. Ucieszyła się, że poznała kogoś takiego jak ona. Bała się, że jest szalona. Prawdę zna tylko matka i ja. Nikt więcej. Zamilkła i popatrzyła na mnie, przekrzywiając głowę. Spiryt położył mi łeb na stopach. Jestem jej to winna. Tylko ją znałam z tym, co mam ja. Trochę byłyśmy jak siostry. Dziwne, co? Tak blisko mieszkamy i mamy to samo. Dobrze. Spróbujemy skorzystać z pomocy spiryta. Pies podniósł łeb i zamerdał ogonem, słysząc swoje imię. Ale potrzebujemy jej zapachu. Tej Karolinki. Masz może jakąś jej rzecz? Karolku, uścisnęła mnie za szyję. Jesteś kochany. Jesteś taki kochany. Trzeba iść do nich i dadzą coś dla spiryta teraz. Musimy teraz. Ale już wieczór. Gdzie tam? Przecież to ledwie po czwartej. Idziemy. Załatwimy to jeszcze dzisiaj. Dzisiaj w nocy. O Jezu, Jezu, takie to było dobre dziecko. Zawodziła chuda, pomarszczona kobieta z siwym kokiem. Siedziała na poplamionym, porwanym fotelu. Drżały jej usta. To nie jej zadawaliśmy z Magdą pytania, ale ciągle się wtrącała. W pokoju, na taboretach przyniesionych z kuchni, siedział jeszcze Piotr i Hanna Bujak. Rodzice zaginionej dziewczynki. Oboje mieli opuchnięte i czerwone oczy. Byli bladzi, wyczerpani tak, że z trudem mówili. My z Magdą siedzieliśmy na kanapie. Miętosiłem w rękach czapkę zaginionej dziewczynki. Chciałem już stamtąd iść. Obawiałem się, że nie potrafię im pomóc, że daję im fałszywą nadzieję. Współczułem im, ale czułem się jak oszust. Pokazali mi jej zdjęcie na telefonie komórkowym. To była śliczna dziewczynka. Rzadko się uśmiechała. Na każdym zdjęciu patrzyła poważnie w obiektyw. Miała długie, jasne włosy, które sama co rano plotła w warkocz, oraz duże, szaro-niebieskie, przenikliwie patrzące oczy. Na żadnym ze zdjęć nie dostrzegłem, że jest zgarbiona albo pochylona. Zawsze smukła, wyprostowana i dumna. A czy jest jeszcze coś ważnego do powiedzenia o Karolinie? Zapytałem. Ja nie jestem detektywem, proszę państwa. Może pewnych rzeczy wstydziliście się państwo powiedzieć policji? Nas nie trzeba się wstydzić. Piotr Bujak odchrząknął. Ja mówiłem już, powiedział cicho. Piłem, dużo piłem. Prawie codziennie sam wódkę. To na pewno miało znaczenie. To nie ma znaczenia, synku, nie ma co mówić. Wszyscy wiedzą, mamo, przerwał niemal krzycząc. I w jego wzroku dostrzegłem iskrę gniewu. Potem popatrzył na mnie. Ale już przestałem i na Boga klnę się, że już więcej nie wypiję. Bez względu na to, czy wróci, czy nie. Już 7 dni, ani kropli. Najgorsze już za mną. Byłem głupi, taki głupi, to kara dla mnie. Ona była największym szczęściem w moim życiu, a ja...
Głos mu się załamał. Przepraszam. Tak ją, przepraszam. Przez długą chwilę trwała cisza. Popatrzyłem na matkę Karoliny. A pani? Coś pani o niej powie? Cokolwiek, co może pomóc. Oblizała wargi. Popatrzyła na Piotra i dostrzegłem, że skinął lekko głową. Chwycił jej dłoń i uścisnął lekko. Karolinka jest niezwykłą dziewczynką, szepnęła Hanna Bujak. O Jezu, Jezu, jakie ona miała loczki! Wtrąciła się babcia. Mamo, nie przeszkadzaj, powiedział Piotr, cedząc słowa. Miał tak chmurną i czerwoną od gniewu twarz, że kobieta zacisnęła wyschłe wargi w cienką linię i umilkła. Moja babcia, a prababcia Karoliny, kontynuowała Hanna, miała zdolności. Widziała przyszłość, podobno. Głupota, po prostu głupota, krzyknęła sucha jak patyk staruszka. Mamo! Warknął Piotr i kobieta znowu umilkła. Wskazał na nią palcem. Jeszcze raz przeszkodzisz i będziesz musiała wyjść. Oni chcą pomóc. To mój dom, nie zapominaj! Przerwała, bo Piotr wstał tak gwałtownie, że drgnęła i trochę pobladła. Mama, idzie teraz obejrzeć telewizję, powiedział. I było w jego głosie tyle władzy i siły, że starsza kobieta wstała i wyszła do pokoju obok. Tupetu starczyło jej jeszcze, by trzasnąć drzwiami. Gospodarz usiadł i odetchnął, jakby zrzucił z siebie duży ciężar. Moja babcia Czesława przewidywała przyszłość, kontynuowała Hanna Bujak, ale ciszej, tak żeby teściowa z pokoju obok nic nie słyszała. Wielu tutaj korzystało. Nawet z Krakowa przyjeżdżali i ona mówiła, że ten dar dziedziczy się co drugie pokolenie. Ja miałam go dostać. Dotknęła klatki piersiowej tuż nad mostkiem. Ale tak się nie stało. Nie wiem dlaczego, ale ja tak wolałam. Ja chciałam zwykłe życie. To Karolina. Ona to dostała. A skąd pani to wie? Zapytałem. Mówiła mi, że widzi zmarłych i z nimi rozmawia, powiedziała. Na początku myślałam, że zmyśla, bo tak myślałam, no. Miała 5 lat. Tak myślałam i powiedziałam, że wierzę, ale nie wierzyłam. Może nie chciałam wierzyć. Jej usta wykrzywiły się do płaczu. Ale później powiedziała coś, że uwierzyłam. I teraz, jak sobie przypomniałam, to... O Boże! Co takiego powiedziała? Zapytała Magda. Panowie policjanci się z tego śmiali, ale i tak powiem. Na policzkach Hanny Bujak pojawiły się czerwone plamy. Zaczęła sobie ze zdenerwowania wykręcać palce u rąk. Babcia Czesława mówiła, że ona nigdy nie umrze. Wszyscy się z niej śmiali, ale ja kiedyś, jak byłam małą dziewczynką, kilkuletnią, zapytałam, dlaczego nie umrze. Wszyscy przecież umierają. A ona powiedziała, że niedaleko przejeżdża autobus czarny, prowadzony przez kierowcę o bladej twarzy. I tylko tacy jak ona mogą go zobaczyć. I że ona może wsiąść do tego autobusu i odjechać. I nigdy nie umrzeć. I żyć dalej. I być szczęśliwą. Tak powiedziała i po kilku latach tak się stało. Babcia pewnego dnia zniknęła. I nasza Karolina mówiła mi kilka tygodni temu, że widzi dziwny autobus, który zatrzymuje się obok jej przystanku i kierowca do niej machał. I wtedy tego nie zrozumiałam, ale teraz rozumiem. To był ten sam autobus i ona do niego wsiadła. Jej głos załamał się. Ona by nie szła w las, dlatego psy z policji traciły trop. Ona nie wsiadłaby do obcego samochodu, jak mówi policja. Była mądra i uciekłaby jakby ktoś, ale... Ale nikt po nią nie pójdzie, bo ten autobus widziała tylko ona.
poczułem nagle dłoń Magdy na mojej ręce. Ścisnęłam mocno i spojrzałem na nią. Chyba była pewna, że ona też może zobaczyć ten autobus. W dniu zaginięcia Karolina nie wracała do domu autobusem ze swoją klasą. Czasami tak robiła, szczególnie w czwartki, kiedy pani od edukacji zadawała dużo pracy domowej. Odrabiała ją wtedy na świetlicy i wychodziła ze szkoły około 3:00, żeby złapać ostatni kurs z dziećmi, które jej mniej dokuczały. Jechała tam też 12-letnia Angelika, która mieszkała 3 domy dalej. Angelika była wysoka, masywna i miała twarde pięści. Odkąd Karolina przyniosła jej zagubionego w lesie szczeniaka, nie pozwalała zrobić krzywdy sąsiadce. Nie bawiła się z nią, ani nie rozmawiała, ale traktowała sprawę ze szczeniakiem jak dług honorowy. Biła mocno i bez litości. Nawet za najmniejszą szczypliwość, również chłopców, zdarzało się, że starszych, zawsze nosiła na tą okazję grubą, pomalowaną na czarno pałę. W czwartki jechało z Karoliną zazwyczaj jeszcze 3 dzieci. Angelika i 2 10-letnich chłopców. Miała do przejechania tylko 3 przystanki, niecałe 5 kilometrów. Tamtego dnia, kiedy zaginęła, nikt z nią nie jechał. Angelika była chora, a chłopcy wrócili wcześniej. Wiele osób widziało Karolinę, jak wsiadała do autobusu. I tylko kierowca, jak wysiadała. Z przystanku miała tylko 500 metrów do domu. Kierowca zeznał na policji, że nie zauważył nikogo na przystanku i że wysiadła około 15:12. Nie zachowywała się inaczej niż zwykle. Powiedziała do widzenia, uśmiechnęła się i wysiadła. Zerknął też w lusterko i zauważył, że zaczęła iść wzdłuż głównej drogi, tak jak zwykle, w stronę domu. Przyszliśmy z Magdą na przystanek o 15:00. Miałem ze sobą nóż i P-99 w kaburze na udzie, razem z zapasowym magazynkiem. Nie padało, ale była już jesień. I nikogo nie dziwił mój czarny płaszcz do połowy łydki. W kieszeniach bluzy miałem też 2 latarki, zapałki sztormowe i woreczek ze srebrnym pyłem. Myślisz, że te twoje noże i pistolety coś ci tam dadzą? Zapytała Magda. No, może nic nie dadzą, ale przecież nie zaszkodzą. Wzruszyłem ramionami, a dużo nie ważą. Uśmiechnęła się i nabrała pełne płuca powietrza. Zmarszczyła brwi. Miała trochę taki wyraz twarzy, jak ciężarowcy, którzy stoją nad sztangą, by ją zaraz wyrwać w powietrze. Widzisz coś? Szepnąłem. Uniosła palec do góry, żeby mnie uciszyć. Spojrzałem na zegarek. Była 15:10. Na drodze zauważyłem autobus szkolny, którym jechałaby Karolina, gdyby nie zaginęła. Zatrzymał się na przystanku i wysiadła Angelika. Chociaż miała 12 lat, to takiej zawodniczce też bym schodził z drogi, jakby była rozgniewana. Angelika łypnęła na nas podejrzliwie, ale rozpoznała Magdę. Wtedy uśmiechnęła się i pomachała. Poszła w swoją stronę. Chwyciłem Magdę za rękę, ale wyrwała mi dłoń. Osłabiasz mnie tak, powiedziała przez zaciśnięte zęby. Rozpraszasz. Muszę sama. Czekałem, ale po 2 minutach zacząłem się niecierpliwić. Chodźmy, tak jak ona, zdecydowałem. Wzdłuż drogi, tak jak Karolina. Pamiętasz, co mówiła babka Hanny Bujak? Zapytałem, ale zaraz sobie odpowiedziałem. Mówiła, że znalazła przystanek, a wątpię, żeby on się pokrywał z tą tutaj betonową wiatą. Magda skinęła głową, a ja ruszyłem poboczem drogi, patrząc w prawo, na las. Tylko tam mógł być przystanek. Ale widziałem jedynie skłębione krzewy dzikich malin, jeżyn oraz gęsto rosnące młode drzewa. Nagle Magda szarpnęła mnie za ramię. Popatrzyłem na nią zdziwiony. Wskazała na kępę skłębionych gałęzi, z pomiędzy których wystawał pniak o średnicy co najmniej 2 metrów.
Drzewo, które tam ścięto, musiało być bardzo stare. Wyciągnęła dłoń, żebym jej dotknął. Ująłem delikatnie palce Magdy i kiedy to zrobiłem, powietrze przed oczami zafalowało mi lekko, tak jak w upalny dzień, kiedy mieszają się masy gorącego i chłodnego powietrza. Na pniaku dostrzegłem zarys ludzkiej postaci. Na początku była rozmazana, ale potem coraz ostrzejsza, aż w końcu widziałem ją tak wyraźnie jak Magdę i drzewa wokół. Siwy mężczyzna siedział i ukrywał twarz w pomarszczonych dłoniach. Był ubrany w dres, na głowie czapka bejsbolówka. On nas nie widzi i nie słyszy, powiedziała Magda. Chociaż jest świeży, po prostu nie chce już tu być. Nie interesuje go ten świat. Szliśmy powoli w stronę pniaka. Pod nogami chrzęściły opadłe z drzew liście. Suche gałęzie pękały z trzaskiem. Trzymając się za ręce, weszliśmy na pieniek. Stał około 4 metrów od drogi, tuż przed linią lasu. Duch staruszka nie poruszył się. Nie odjął nawet rąk od twarzy. Staliśmy przez chwilę, wpatrując się w szarzejące niebo. Las szumiał za plecami. Wpatrywałem się w drogę, ale autobus najpierw usłyszałem, a dopiero potem zobaczyłem. Silnik krztusił się. Pracował nierówno, ale kierowca dociskał gaz i zmuszał go do pracy na najwyższych niemal obrotach. Popatrzyłem na Magdę, a ona skinęła głową, odpowiadając na moje nieme pytanie. Tego dźwięku nie usłyszałbym bez niej. Popatrzyłem na drogę. Czarny autobus powoli wynurzył się z pomiędzy drzew. To był bardzo przestarzały pojazd. Takie widywałem tylko na starych filmach. Miał obły kształt, prychał obłokami czarnego dymu, z przodu kratownica i tuż nad zderzakiem 2 okrągłe światła. Żarzyły się na żółto. Puściłem dłoń Magdy i autobus natychmiast zniknął. Zrobiło się cicho. Nie rób tak! Zbeształa mnie i znowu złapała za rękę. W uszach zawirowało ryk silnika i autobus pojawił się na nowo. Dobrze, dobrze, wymamrotałem. Patrzyłem na zbliżający się pojazd. Kierowca puścił gaz. Silnik zwolnił obroty. Na kratownicy przeczytałem umieszczony ukośnie napis Jelcz. Mężczyzna prowadzący autobus trzymał szeroko, chude, żylaste ramiona na wielkiej kierownicy. Był wysoki. Głowa ledwo mieściła się pod sufitem. Na początku wydawało mi się, że miał na sobie jasny sweter, jakieś wzory. Ale nie. Jechał półnagi. A klatkę piersiową pokrywały mu sine tatuaże. Z kącika ust zwisał papieros. Zatrzymał pojazd przed pniakiem i odwrócił w naszą stronę twarz. Był ogolony i miał długie czarne włosy spięte w koński ogon. Autobus trząsł się na jałowym biegu. Staruszek przed nami drgnął, odjął ręce od twarzy i podniósł się sztywno na nogi. Zaczął iść, utykając w stronę autobusu. Ruszyliśmy za nim. Poczułem zapach benzyny i spalin. Magda zakaszlała. Mężczyzna idący przed nami wyglądał tak, jakby miał się przewrócić, ale po kilku potknięciach, przy których mamrotał coś niezrozumiale pod nosem, stanął na poboczu i nacisnął klamkę autobusu. Drzwi zgrzytnęły, zaskrzypiały i uchyliły się. Mężczyzna powoli zaczął wchodzić po schodach do środka. Wyciągnąłem rękę i chwyciłem drzwi autobusu. Z wnętrza buchnął zapach potu, smaru i dym mocnego papierosa. Puściłem dłoń Magdy i tak jak przypuszczałem, pojazd nie zniknął. Zostajesz tutaj, szepnąłem i odwróciłem się do Magdy. Ale... próbowała protestować. Zostajesz i koniec, powtórzyłem. Taka była umowa. W jej oczach błysnęły łzy. Pociągnęła nosem. Bałem się, jak zawsze, ale nie dałem tego po sobie poznać. Wrócę szybciej niż myślisz, powiedziałem. Będę jutro na obiad.
parsknęła śmiechem, ale jej śmiech urwał się szybko. Staruszek przede mną wgramolił się już do pojazdu. Postawiłem nogę na pierwszym stopniu schodów. Magda przełknęła ślinę. Walczyła ze sobą, żeby się głośno nie rozpłakać, ale skinęła głową i odsunęła się. Pojadę po ciebie, jak nie wrócisz do jutra. Do 3:30, powiedziała łamiącym się głosem. Pamiętaj. Skinąłem głową i wszedłem na drugi stopień. Pociągnąłem za klamkę i drzwi zamknęły się z trzaskiem. Magda pomachała mi przez szybę i odsunęła się, bo silnik zawył zgrzytliwie, a z rury wydechowej buchnęła czarna chmura gryzącego dymu. Pojazd ruszył gwałtownie. Złapałem się metalowej rury, ale i tak uderzyłem w obciągnięte brązową skórą siedzisko. Kierowca z przodu zarechotał. Widział mnie w lusterku. Odsłonił złote zęby. Wbił we mnie czarne oczy. Czarne, jakby ktoś wsadził mu tam dwa węgle. Złapałem silnie za odrapane rury nad siedzeniami. Rozstawiłem nogi i stanąłem pewnie w korytarzu. W autobusie panował zaduch, mieszanina spalin, potu, brudu i zapachu starej wilgotnej szmaty od podłogi. Poczułem mdłości. Skrzynia biegów zazgrzytała, autobus przyspieszył. Tuż za kierowcą siedziała bardzo otyła kobieta. Miała przekrwione oczy otoczone fałdami skóry i siną twarz. Trzymała wyciągnięte na korytarzu nogi. Łydki takiej spuchły, że były grubości uda. Musiała zdjąć buty, bo stopy by je z pewnością rozsadziły. Kobieta popatrzyła na mnie z takim jadem, że odwróciłem wzrok. Z tyłu autobusu siedziało trzech mężczyzn, niechybnie ofiary strzelaniny. Oprócz nich zobaczyłem tylko milczącego staruszka, który oparł czoło o szybę i wyglądał, jakby spał. Zrozumiałem, że ten autobus wiezie zmarłych. To łódź przewożąca dusze zmarłych przez Styks. Przyjrzałem się dokładniej mężczyznom z tyłu autobusu. Ten po środku siedział w czarnym garniturze i białej koszuli, spryskanej krwią. Z jego twarzy została tylko mieszanina pogruchotanych zębów i kości, zwisającej skóry i poszarpanych mięśni mimicznych oraz mózgu. Ktoś strzelił do niego wielokrotnie i z bliska, bronią bardzo dużego kalibru. Tylko w jednym oczodole szkliło się oko. Szczęka i fioletowy język zwisały bezwładnie i dotykały szyi. Mężczyzna po lewej miał twarz w o wiele lepszym stanie. Dziurę na czole wyrwała wylatująca stamtąd kula, ale krew zalała mu tylko połowę twarzy, gruby, pofałdowany kark oraz pasiasty podkoszulek. Gdy autobus podskakiwał na wybojach, ciężki złoty łańcuch kołysał mu się na szyi i klaskał wilgotnie o obwisłe piersi. Ostatni był niskim chudzielcem, o długim, czerwonym nosie i wyłupiastych oczach. Też umarł od ran postrzałowych, miał podziurawioną klatkę piersiową. Z pikowanej kurtki, w którą był ubrany, wystawały biało-różowe strzępki puchu. Cały czas spluwał pod nogi czymś gęstym i brunatnym. Gdy oddychał, rzęził tak głośno, że słyszałem go mimo terkoczącego silnika. Odwróciłem od nich wzrok i zrobiłem krok w stronę przodu pojazdu. Zauważyłem, że nad boczną szybą po lewej od siedzenia kierowcy wisiał zwinięty bat. Wyglądało na to, że rękojeść broni wykonano z czarnej, wypolerowanej, ludzkiej kości udowej. Przyjrzałem się tatuażom kierującego autobusem mężczyzny. Szyję oplatały mu trzy sine węże o różnych wzorach na tłustych cielskach. Prawe ramię zdobiły motyle, ciąg połączonych ze sobą motyli. Wiły się na tle czegoś, co wyglądało na kości. Jechała z panem mała dziewczynka? Krzyknąłem pytająco. 8-letnia, Karolina. Nie odwrócił się, tylko popatrzył na mnie w lusterku. Odsłonił wypiłowane w stożki złote zęby. Nadawały mu trochę wygląd rekina. Nagle nacisnął hamulce i rzuciło mną do przodu. Na szczęście
Obiema rękami trzymałem się metalowych poręczy. Cofnąłem się i usiadłem na jednym z siedzeń. Autobus zatrzymał się. Spojrzałem w stronę drzwi. Skrzypnęła klamka i do pojazdu wsiadła dziewczyna. Z mokrej koszuli nocnej, którą była ubrana, wciąż kapała woda. Na nadgarstkach dojrzałem głębokie nacięcia. Kierowca poczekał uprzejmie, aż usiadła w środkowej części autobusu. Dwa siedzenia za milczącym staruszkiem, który przede mną wszedł i ruszył gwałtownie. Gdy odwróciłem się, by nadal nagabywać kierowcę, z tylnej części pojazdu usłyszałem przeciągłe gwizdnięcie. To chudzielec włożył sobie w czarne usta palce i dmuchnął. Podnieś koszulkę! Krzyknął grubas z łańcuchem, z wyrwą zamiast czoła. Pokaż, co tam masz, ciziomizio! Dziewczyna wstała bez słowa i przesiadła się kilka siedzeń do przodu. Jeden rząd za mną, tylko po przeciwnej stronie. Mężczyzna ze zmasakrowaną twarzą wstał i charcząc niezrozumiale ruszył w stronę dziewczyny. O, panu Henrykowi się podoba, zawołał chudzielec. Pewnie dlatego, że młoda, młodziutka, pewnie dobrze smakuje. Wstał i ruszył za nim. Taki młody trupek, prawie ciepły, może nas trochę podreperować. Powinienem trzymać gębę na kłódkę. Co mnie obchodziły sprawy tych zmarłych? Ja miałem odnaleźć Karolinę i wracać do Magdy, ale czułem, jak nabrzmiewa we mnie gniew. Może pistolet i dwa magazynki amunicji dały mi tą pewność siebie. Martwi mężczyźni zbliżali się. Do zaduchu spalin, tytoniowego dymu, benzyny, starego oleju oraz szmaty do podłogi dołączył męski pot i smród psującej się krwi. Wstałem i zagrodziłem im drogę do dziewczyny. Wyjąłem z kabury na udzie pistolet, odbezpieczyłem, przeładowałem i wycelowałem w trupa z mięso-kostną pulpą zamiast twarzy. Idźcie z powrotem tam, do tyłu, powiedziałem. Zostawcie ją. Martwy mężczyzna przede mną zaharczał gwałtownie. Ja też to czuję, panie Henryku, krzyknął grubas. Zrobił się purpurowy na twarzy. Ajaj, to cieplak jest, cieplak. Wyssiemy go całego, obgryziemy do kości i wysiądziemy na białej stronie. No, czuć go, ciepły jest. Aaron, puściłeś tu cieplaka. Trupy rzuciły się na mnie. Nacisnąłem kilkukrotnie spust, celując prosto w głowy. Kule dziurawiły czaszki, ale zdawały się nic im nie robić. Grubas zaczął się śmiać i nie przestał nawet, gdy kula wybiła mu przednie zęby. Pociski tylko trochę ich spowalniały. Wystrzelałem cały magazynek, ale nie miałem czasu włożyć drugiego i wyszarpnąłem nóż. Ukryłem go w dłoni i czekałem do momentu, kiedy mogłem zadać dobry cios. Trupy napierały i przycisnęły mnie do skrzyni na początku pojazdu, tuż obok kierowcy. Zrób coś! Wrzasnęła gruba kobieta i zaczęła bić Harona po plecach. Mężczyźni przewrócili mnie. Próbowałem kopać i wierzgać, ale przytrzymali mi nogi i pociągnęli kilka metrów w stronę tyłu autobusu. Podczas gdy pozostali trzymali mnie za stopy, chudzielec skoczył mi na klatkę piersiową i ugryzł w przedramię. Zdołał odciągnąć rękaw płaszcza i gryzł jedynie przez bawełnianą bluzę. Zacisnąłem zęby, by nie krzyknąć z bólu i wbiłem mu sztylet w szyję. Nic nie poczuł, nie zareagował, tylko wyłupiaste oczy jeszcze bardziej wyszły mu z oczodołów. Próbował odgryźć kawałek mojego ciała, ale miał za słabe szczęki. Oderwał ode mnie zakrwawione usta i wrzasnął ochryple. Trzeba go pociąć! Ciepły! Taki ciepły! Za oknem była już noc. W tamtym momencie musiał zniknąć ostatni promień słońca. Usłyszałem znajome warczenie. Spiryt pojawił się znikąd. Skoczył na chudzielca szykującego się, by mnie ugryźć drugi raz i chwycił go za dolną szczękę. Pociągnął mocno. Rozległ się wilgotny chrupot. Chudzielec nie mógł już niczego odgryźć, nawet jakby chciał. Trupy puściły moje nogi i wstałem. Grubas chwycił zajętego rozrywaniem gardła chudzielca spiryta za tylnie łapy i cisnął za siebie. Pies uderzył w szybę,
a potem żebrami o metalową rurę. Zaskomlał i upadł między siedzenia. W dłoni grubasa błysnął nóż. Pokroimy go, to każdy zje, nawet pan Henryk. Prosto do gardła podamy, to zje, ciepłe. Zamachnął się nożem, ale wokół nadgarstka owinęło mu się ze świstem coś czarnego. To był bat kierowcy. Odwróciłem się, by spojrzeć naprzód pojazdu. Haron stał w przejściu, tuż za skrzynią. Musiał się garbić, by nie uderzyć głową w dach pojazdu. Był odziany tylko w luźne i brudne od smaru spodnie. Grubas otworzył usta. Na twarzy nabrzmiały mu żyły tak bardzo, że pomyślałem, że za chwilę pękną. Zaczął się trząść, ślinić i charczeć, jakby się dusił. Autobus wciąż jechał, ale zwalniał. Jechał bez kierowcy i niebezpiecznie zbaczał w las. Haron uniósł szczudlastą nogę i kopnął grubasa w klatkę piersiową. Ten runął na plecy, między siedzenia. Nadal skręcał się w konwulsjach, jakby dotknął językiem przewodu wysokiego napięcia. Spiryt podniósł się, podbiegł do niego i wbił mu kły w brzuch. Trząsł łbem, warczał i wyrywał wnętrzności. Miał pysk cały we krwi. Chudzielec i trup z czerwoną miazgą zamiast twarzy próbowali uciec na tyły autobusu. Haron dwa razy smagnął biczem. Upadli, bijąc nogami o podłogę, śliniąc się i charcząc. Spiryt, zostaw! Krzyknąłem i zasłoniłem psa przed biczem kierowcy. Autobus prawie się zatrzymał. Toczył się powoli na pierwszym biegu. Zjechał z drogi na pobocze. Haron popatrzył na mnie groźnie. Cieplaki nie mogą jechać, powiedział powoli, wykrzywiając twarz. Przyjrzałem się jego tatuażowi na klatce piersiowej. Przedstawiał żaglowiec, starą karawelę z wystawionymi działami na burtach. Wyglądał na opuszczony, na okręt widmo. Na pokładzie stał jeden człowiek, mężczyzna na dziobie, i spoglądał spokojnie na morze. W kipieli, w spienionych falach, topiły się setki ludzi. Wyciągali ręce, krzyczeli. Na twarzach malował się strach i cierpienie. Haron zmierzył mnie nieodgadnionym spojrzeniem, oblizał rekinie zęby czarnym, lśniącym językiem i wrócił naprzód autobusu. Odwiesił bat na swoje miejsce, po czym z siedzenia obok kierowcy podniósł gruby sznur. W ręku pojawił mu się krótki nóż o drewnianej rękojeści. Był tak zużyty na środku klingi, że wyglądał trochę jak sierp. Haron mruknął gniewnie, gdy mnie mijał, szturchnął kościstym łokciem i przecisnął się na tyły autobusu. Zauważyłem, że staruszek, który wsiadł razem ze mną, siedzi ciągle w tej samej pozycji, patrząc przez okno, w czarną jak smoła noc. Na policzku miał krew, bo tuż obok niego spiryt szarpał wnętrznościami grubasa, ale nie zwracał na nią uwagi. Rozejrzałem się i popatrzyłem w inne okna. Miałem wrażenie, że nie jedziemy, ale płyniemy, zanurzeni w strumieniu gęstego błota. Haron wciągnął ociekającego krwią grubasa na siedzenie i przywiązał go sznurem do metalowej rury. Zanim podszedł do chudzielca, usłyszałem piskliwy kobiecy głos dochodzący z przodu autobusu. Odwróciłem się w tamtym kierunku. Wysiadła przy gospodzie nocy po, powiedziała kobieta ze spuchniętymi stopami siedząca tuż za kierowcą. Miała czerwoną twarz. Miałem wrażenie, że męczyło ją każde wypowiadane słowo. Karolinka? Tak, potwierdziła. To chyba z tydzień jak wyszła. Tak, to będzie z tydzień. Ale jak to możliwe? Zapytałem. Że ty ciągle tu jesteś. Dlaczego Haron cię nie zostawił tam... na przystanku końcowym. A, bo nie chcę, zapyrzyła się kobieta. Nawet próbował, ale upartej babie nawet diabeł nie da rady. A co dopiero taki szofer? Odwróciłem się i popatrzyłem na Harona. Wiązał właśnie liną mężczyznę bez twarzy. Autobus, krztusząc się lekko, przeciskał się przez błotnistą ciemność. Spodobało mi się, że broniłeś tej dziewczyny, dodała kobieta. Głupie to było, ale spodobało mi się, bo romantyczka jestem.
westchnęła i podrapała się po udzie. Jestem Maria. Chodź do mnie bliżej. No, siadaj tutaj. Spełniłem jej prośbę i usiadłem tam, gdzie wskazała. Spiryt przypełzł do mnie pod siedzeniami i położył się na stopach. Oblizywał sobie pysk z krwi i merdał ogonem, wzbijając tumany kurzu z podłogi. Był z siebie bardzo zadowolony. Podrapałem go za uchem. Dobry demonek, szepnąłem pieszczotliwie. Ratowałeś pana, dobry pies. Maria obróciła głowę i patrzyła przez chwilę na chodzący jak wycieraczka biały ogon spiryta. Dziwne, bo pojawił się znikąd. Co to jest? Demoniczny pies. Wykrzywiła usta. Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale ja jestem tylko babą, co umarła na zakrzep i nie daje się wywalić na ostatnim przystanku. I tak ze mną krąży. Oderwała wzrok od psa i popatrzyła na tył autobusu. Co, Haron? Krzyknęła. Kiedy mnie wypuścisz po jasnej stronie? Haron popatrzył na nią i wstał. Nie wypuszczę. Wysiadasz za gospodą nocy, Po. Kobieta zaczęła się śmiać rechotliwie i skrzyżowała przedramiona w pogardliwym geście tak gwałtownie, że tłuszcz zatrząsł się jej na całym ciele. Zrobiła się purpurowa na twarzy. A gdzie ta gospoda? Zapytałem, gdy się uspokoiła. Jak się tam dostanę? Który to przystanek? Wzruszyła ramionami. Czasem 5, czasem 15. Zależy ilu pasażerów. Czasami autobus jest pełen, że nie ma miejsc siedzących, a czasami taki jak teraz, o. Ale nie martw się, powiem ci, kiedy masz wysiadać. Ale Haronowi musisz wskazać przystanek. Powiedz po prostu, ja na gospodzie nocy Po. I on się zatrzyma. Zresztą, sam zobaczysz światła. Tam zawsze palą się światła, bo zawsze ktoś tam czeka. Ale słuchaj, jak wysiądziesz na przystanku, to idź tam od razu. Nie zbaczaj ze ścieżki nigdzie. Przy gospodzie jest pełno takich, którym się nie podoba, co się stało. Liczą na łaskę pani nocy Po, ale głupi są. Ja tam na nic nie liczę. Wolę siłować się z Haronem. Ona tam nikogo nie żałuje. Nigdy nie pomaga. Poczułem ulgę. Wiedziałem, co robić. To było najważniejsze. Przed ramię pulsowało bólem, piekło i krwawiło. Ale wiedziałem, gdzie była Karolina. Miałem cel. Wiedziałem, gdzie iść. Gdzie my jesteśmy? Zapytałem Marię, która zaczęła sobie spokojnie dłubać w nosie. A skąd mam wiedzieć? Pewnego dnia siedzę sobie na kanapie przed telewizorem i jem żelki, a potem budzę się w tym autobusie i bez żelków nawet. I ten chce mnie na końcu wywalić, a ja figę mu! Niech się posra, a mnie z siedzenia nie ściągnie. Haron skończył przywiązywać do siedzeń zakrwawionych mężczyzn i ruszył do przodu. Gdy przechodził obok mnie, powiedziałem, że chciałbym się zatrzymać przy gospodzie nocy Po. Spojrzał na mnie czarnymi oczyma, odsłonił złote zęby i warknął coś niezrozumiale. Mówi, że się zgadza, przetłumaczyła Maria. Kierowca usiadł ciężko na siedzeniu, zapalił papierosa i docisnął gaz. Silnik zawył, a autobus przyspieszył. W środku zrobiło się szaro od dymu, zarówno od tego tytoniowego, jak i tego pochodzącego ze spalin. Masz, chłopaku. Maria podała mi pas białego materiału. Owiń sobie mocno rękę. Jak oni tam na gospodzie poczują krew cieplaka, to lepiej mocno zawiąż. Podziękowałem jej i owinąłem sobie ciasno przed ramię, tamując krwawienie. Przez chwilę jechaliśmy w milczeniu. Popatrzyłem na dziewczynę z poprzecinanymi żyłami na nadgarstkach. Siedziała ze spuszczoną głową. Włosy opadały jej na twarz. Wydawało mi się, że zasnęła. Oni tak z reguły mają, mruknęła Maria, wskazując na samobójczynię. Nie walczą. Czasem ktoś wysiądzie w gospodzie nocy Po, ale rzadko. A pani już jeździ tydzień? Zapytałem. Jak to możliwe? Tydzień! Kochany, ja tu miesiąc jeżdżę. I Haron tego bata nie używa? Wskazałem na dyndającą obok jego głowy broń. Kierowca popatrzył na mnie, używając lusterka. Skrzywił się i przełożył językiem papierosa z jednego kącika ust do drugiego. Wrzucił z chrzęstem najwyższy bieg i docisnął gaz. Silnik zawył potępieńczo i tak głośno, że Maria musiała krzyczeć. Chyba denerwowała go nasza rozmowa. A użył, bandyta, użył! W
puknęła. I nawet mnie zamroczył. Ale co mu z tego, jak mnie z siedzenia ściągnąć nie mógł? Ja dużo ważę, kochany. A jak ciebie w ogóle nazywają? Karol. Ładnie, pokiwała głową. Mój mąż też miał Karol. Świeć, panie, nad jego duszą. No, ale co ja? Ano, za ciężka jestem. A, w końcu się ten tłuszcz na coś nadał. Złapała krostowatymi dłońmi fałdę na brzuchu. Jak byłam żywa, to tylko przeszkadzał. Kolana mi wysiadały. A potem wszystko inne. Jechaliśmy kilka minut, bujając się tylko na boki. Patrzyłem w okno. Dojrzałem światło niemal w tym samym momencie, gdy Haron nacisnął hamulec. Autobus stanął gwałtownie. Co? Co ty, ziemniaki wiedziesz? Wrzasnęła Maria i uderzyła łokciem w siedzenie kierowcy. Haron odwrócił się do nas i odsłonił zęby. Błysnęły złowrogo. Trupy wiozę, zadudnił. Wam już nic się nie może stać. Wysiadaj, do gospoda, powiedziała Maria i poklepała mnie po ramieniu. Powodzenia, Karol. Zszedłem po schodach i otworzyłem drzwi autobusu. Uderzyło we mnie wilgotne i zimne powietrze. Jaka to była przyjemność po zatęchłym i zadymionym wnętrzu autobusu. Spiryt przecisnął mi się między nogami i wyskoczył w błotnistą kałużę. Wysiadłem z pojazdu i trzasnąłem drzwiami. Haron ruszył gwałtownie, obryzgując mnie brudną wodą i otaczając chmurą gryzącego dymu. Czerwone światła autobusu szybko zniknęły w ciemności. Odgłos jazgoczącego na wysokich obrotach silnika był coraz słabszy, aż zniknął zupełnie. O, cisza. Cisza też była przyjemna. Słyszałem tylko szum wiatru i odgłosy lasu. Nocni łowcy chwytali ofiary, które umierały z piskiem. Ropuchy rechotały. W oddali były wilki. Spirytowi też udzielił się ten dziki nastrój. Zadarł do góry łeb i zawył głośno. Musiał mieć w żyłach dużo wilczej krwi. Wyjąłem z kabury pistolet i wymieniłem magazynek. Zgrzytnęła stal i ten dźwięk dodał mi odwagi. Uspokoił moje trzęsące się dłonie. Zabezpieczyłem broń. Chociaż w autobusie pociski nic nie dały. Fakt, że znowu niemal natychmiast mogłem strzelać, spowolnił moje serce i rozwiązał nieco węzeł na gardle. Ten świat wydawał się inny, prawie identyczny jak nasz, ale jednak inny. To już nie był mój świat. Jeszcze raz wciągnąłem w płuca czyste, chłodne powietrze. Miałem ochotę przymknąć przy tym oczy, ale bałem się, że coś wyskoczy z ciemności, ze splątanego lasu, złapie mnie pazurami za gardło, zacznie dusić, zabije. Nie, nie odważyłem się zamknąć oczu. Rozejrzałem się powoli i między błotnistymi kałużami dostrzegłem ścieżkę. Wiła się wśród wody, a potem wspięła się ponad grunt niemal pół metra na deski ułożone na słupach. Trochę jak pomost nad jeziorem. Deski oblepiała oślizgła, galaretowata zieleń i mech, a zanurzone w bagnie słupy były poczerniałe i całe w wodorostach. Ostrożnie wspiąłem się nad bulgoczące złowrogo bagno. Rozłożyłem szeroko ręce. Po kilku krokach otoczyła mnie bzycząca chmara komarów, much i meszek. Zaczęły gryźć zajadle, uderzać w gałki oczne. Chciały, żebym spadł w bagno, ale nie przyspieszyłem. Szedłem nadal ostrożnie. Wolałem ukąszenia niż spotkanie z tym, co taplało się w ciemnozielonej, cuchnącej i gęstej mazi pół metra pode mną. Gospoda była zaledwie 100 metrów w linii prostej, ale wzniesiona na palach ścieżka kluczyła, skręcała, wznosiła się i opadała. Wiele desek było przegniłych, niektóre pęknięte, a inne zupełnie odpadły. Musiałem bardzo uważać. Spiryt pobiegł przede mną. Owady mu nie przeszkadzały. Merdał wesoło ogonem,
i pierwszy dobiegł przed drzwi gospody. Tam jednak spoważniał, wyprężył ciało. Ogon mu się wyprostował, a sierść na karku zjeżyła. Zaczął obwąchiwać powbijane stare słupy, służące pewnie do wiązania koni. Buszował w wysokiej trawie i poszczekiwał cicho. Budynek wyglądał na bardzo stary. Był dwukondygnacyjny, zbudowany z grubych i poczerniałych już ze starości bali. Na rogu, po prawej od wejścia, spadzisty dach zapadł się. Na froncie zauważyłem tylko dwa niewielkie, wciśnięte głęboko w ścianę okna. Jakby to był bunkier. Szyby okazały się tak brudne i grube, że w środku widziałem tylko niewyraźne, zamazane kształty. Paliło się tam silne, żółte i ciepłe światło, zarówno na piętrze, jak i na parterze. Zapraszało, żeby wejść. Obiecywało ciepło i bezpieczeństwo. Trochę obawiałem się pułapki, ale nacisnąłem klamkę i pchnąłem drzwi. Buchnęło ciepłe powietrze. Uderzył gorzki zapach piwa i kwaśny odór dawno niemytych ciał. W kominku palił się ogień, a komin musiał być zapchany, bo w powietrzu snuły się chmury siwego dymu. Powała wisiała nisko. Gdybym chciał, mógłbym dotknąć belek i uwić sobie na dłoni gruby kokon z szarych, pokrytych kurzem pajęczyn. Pomieszczenie było rozległe, ale niski sufit sprawiał, że wydawało się tam ciasno. Chociaż stałem dopiero na progu, to już poczułem, jakby coś mi gniotło plecy i barki. Przy stołach siedzieli mężczyźni i kobiety, co najmniej kilkadziesiąt osób. Zajmowali wszystkie miejsca na ławach i krzesłach. Niektórzy stali oparci o ściany, na których wisiały obrazy przedstawiające tańczące na chmurach nimfy. Wyglądali jak statyści zebrani z różnych filmów, od wczesnego średniowiecza po współczesność. Widziałem wielu bosych, wąsatych chłopów w sukmanach, wygolonego szlachcica w kontuszu, trzymającego prawicę na trzonku ozdobnego nadziaka, spracowane baby o rumianych policzkach i zgrubiałych dłoniach, dźwigającego na ramionach kolczugę wojownika w szyszaku na głowie, drobnego mężczyznę o długich, chudych palcach, wyglądającego na urzędnika, dwóch umundurowanych żołnierzy, ubłoconych i brudnych, zakrwawionych, jakby przed chwilą wyszli z okopu, oraz kobietę w sukni balowej z falbanami. To tylko niektórzy spośród tamtej ciżby i tylko ci z pierwszych rzędów. Wszyscy nie żyli. U wielu widziałem obrażenia, pozwalające stwierdzić, jak zginęli. W przypadku ran postrzałowych, ciętych, urwanych kończyn, pękniętych czaszek, zmiażdżonych kości, przyczyna śmierci była oczywista. W innych przypadkach mogłem tylko przypuszczać. Kobieta w czerwonej sukni balowej z białymi falbanami ciągle otwierała szeroko usta, jakby trudno było jej zaczerpnąć powietrza. Dotykała w zamyśleniu zasinionej szyi i przełykała często i z widocznym trudem ślinę. Wszystko wskazywało na to, że została uduszona. Jegomość we fraku miał żółtą jak mlecz twarz, a język fioletowy i poprzecinany jasnymi czerwonymi żyłami. Ktoś go zapewne otruł. Nikt z gości się nie odzywał, siedzieli nieruchomo i patrzyli w niskie drzwi w kącie sali, tuż obok pociętego nożami kontuaru. Za kontuarem stała wysoka kobieta, oblana światłem z trzech grubych, zniekształconych zaciekami świec, wiszących na ścianie za jej plecami. Wyglądała, jakby straciła życie w pożarze. Głowa pozbawiona włosów i brwi, twarz czerwona, skóra miejscami zwęglona, ale w większości odpadła od ciała, odsłaniając mięśnie i żyły, a nawet żółtawe kości na policzkach i szczęce. Gdyby nie duże piersi rysujące się pod czarnym kaftanem i czerwone, grube korale na szyi, miałbym trudności, by stwierdzić, że to kobieta. Obok szynkarki, na kontuarze po prawej, stała drewniana beczka piwa, a po lewej szklany słoik w połowie wypełniony monetami. Kobieta rozłożyła ręce w powitalnym geście i uśmiechnęła się do mnie, ukazując lśniące, żółte zęby.
Nagle jednak jej twarz nachmurzyła się. Uderzyła wielką pięścią w blat, aż podskoczyło kilka glinianych kufli i zadzwoniły monety w szklanym słoju. Powodem jej gniewu był spiryt, który próbował między moimi nogami przecisnąć się do środka. Psy nie! Krzyknęła. Van! Spiryt zatrzymał się, pochylił łeb i warknął, odsłaniając kły. Sierść zjeżyła mu się na karku. Szynkarka pochyliła się w jego stronę i też zaharczała gardłowo. O wiele głośniej niż spiryt, w jej ręku błysnął długi nóż. Liczę do trzech! Krzyknęła. Raz! Spiryt oblizał umazany jeszcze krwią pysk, zaskiełczał, machnął nerwowo ogonem i spojrzał na mnie niepewnie. Poczekaj na zewnątrz, powiedziałem. A on natychmiast wybiegł z podkulonym ogonem. Gdy zamykałem drzwi gospody, poczułem, że klamka lepi się od brudu. Wytarłem dłonią spodnie z obrzydzeniem. Myślałem, że krzyk szynkarki wywoła poruszenie wśród gości, ale nie. Siedzieli nadal na swoich miejscach, niemal bez ruchu, wpatrzeni w pociemniałe ze starości drewniane drzwi. Poczułem, że na karku cierpnie mi skóra. Byłem w wielu dziwnych i wywołujących niepokój miejscach, ale to było najgorsze. Budynek trzeszczał, jakbym płynął okrętem na wzburzonym morzu. I ta cisza, tak wielu ludzi i cisza. Poczułem suchość w gardle i przez chwilę pomyślałem, że przyjemnie byłoby się napić piwa z beczki na kontuarze. Po grubej na dwa palce warstwie tłustego kurzu mogłem domniemywać, że odleżało już swoje. Postąpiłem dwa kroki do przodu. Podłoga z czarnych jak smoła śliskich od wilgoci desek zaskrzypiała złowieszczo. Groziła, że się pode mną zarwie. Gdzieś w tłumie gości usłyszałem pisk. Popatrzyłem w tamtą stronę. Zauważyłem kosmatego szczura, który wcisnął łeb w wygryzioną dziurę w spodniach opartego o ścianę halabardzisty. Wyrywał kawałki różowego mięsa, ale duch nie reagował. Miał otwarte oczy i patrzył na drzwi obok kontuaru, jak zahipnotyzowany. Tuż obok niego siedział błazen. Opierał głowę na brodzie. Między jego rękami, tułowiem i nogami wiły się oblepione kurzem pajęczyny. Podszedłem do kontuaru. Poczułem odór spalonych włosów i spalonego mięsa. Szynkarka uśmiechnęła się. Miałem wrażenie, że słyszę przy tym trzask pękającej suchej skóry. Nie miała uszu. Zamiast nich po bokach głowy ziały czarne dziury. Co podać? Zapytała. Piwa? Przerwała nagle i nachyliła się w moją stronę. Wciągnęła głęboko powietrze. Błyskawicznie wyrzuciła do przodu uzbrojoną w długie szpony rękę i chwyciła mnie za palce. O! Westchnęła ochryple. Cieplak! Przyłożyła palec do ust. Nic nie mów, bo cię rozerwą żywcem tamci. Wskazała głową gości gospody. Ja nie powiem. Nic nie powiem. Taka jestem. Tylko ich nie dotykaj. Nie podchodź do nich. Po co ty tu? Zapytała, nalewając mi piwa do jednego z kufli. Postanowiłem zebrać na początku informacje o tym miejscu, a potem dopiero pytać o Karolinę. Musiałem wiedzieć, co działo się w tamtej gospodzie i kto tam rządził. Na co oni czekają? Zapytałem i przysunąłem do siebie kufel. Napój był mętny, niemal bez piany i śmierdział starą szmatą do wycierania podłogi. Bałem się, że jeżeli się napiję, to zwymiotuję. To gospoda nocy po, prychnęła i wzruszyła ramionami. Czekają na noc po. Wyciągnęła szponiastą dłoń i zaczęła bębnić w słój z monetami. Na dnie widziałem stare denary, talary, kanciaste srebrne i złote monety, marki, ruble.
a na samym wierzchu kilkanaście złotych i groszy, głównie sprzed 89 roku. Monety skrzyły się w mdłym świetle świec zaskakująco żwawo. A co to jest noc po? Szynkarka popatrzyła nad moją głową w stronę gości. Przyjechał do gospody nocy po! Krzyknęła do nich. I nie wie, co to noc po! Goście gruchnęli gromkim śmiechem. Ławy szurnęły. Komuś spadł kufel i zadudnił na podłodze. Zakurzony rycerz wypuścił z rąk halabardę i przewróciła się z metalicznym brzękiem. Szczury uciekły z piskiem w dziury w ścianach, przestraszone nagłym poruszeniem. Mężczyźni walili pięściami w blaty stołów. Kobiety klaskały i piszczały. Poczułem, że robię się czerwony na twarzy. To było jak koszmar. Publiczne wyszydzanie. Nawet ten, któremu szczury odgryzły palce stóp, ocknął się i śmiał, uderzając o uda. Ludzie potrafią przegapić wiele, ale niemożliwość śmiechu cudzym kosztem. Dobra, krzyknęła szynkarka. Wystarczy. Tak samo jak wcześniej tłum ryknął śmiechem, tak teraz ucichnął niemal natychmiast. Tylko jeden łysy, bezzębny staruszek nadal parskał kilka sekund, aż zrozumiał, że już nie wolno. Szynkarka spojrzała na mnie badawczo. Wredna jestem, co? Jadwiga mi na imię. Znowu zabębniła paznokciami w szklany słój na blacie. Dopiero teraz zauważyłem, że nie ma powiek. Musiały się spalić w pożarze, w którym zginęła. Mogę ci powiedzieć, cieplaku, ale... Zrozumiałem w końcu i zacząłem przeszukiwać kieszenie. Na szczęście działałem w szarej strefie i pieniądze przyjmowałem w gotówce, więc wszędzie miałem powtykane monety i drobne banknoty. Znalazłem 3 50-groszówki, monetę 5-złotową i kilkanaście miedziaków. Wrzuciłem wszystko do słoja. Bardzo pan miły, mruknęła. Mało kto tyle wrzuca monet. A monety mi potrzebne. Monety wrzucone z dobrej woli najbardziej. Przez chwilę jej oczy zamgliły się, jakby uciekła gdzieś w przeszłość. Przez tą mgłę zobaczyłem płomienie, strach, ból i niegodziwość. Po chwili jednak mgła rozwiała się, a z nimi wspomnienia. I dlatego odpowiem na to pytanie. Dokończyła Jadwiga, ale lekko zmienionym głosem. Poruszyłem coś chyba w jej duszy. Jakąś zapomnianą, napiętą do granic możliwości strunę. Noc po, powiedziała cicho. To noc po śmierci. Pierwsza noc po śmierci. Stary zwyczaj. Stary jak świat. Na całym świecie go znają podobno. A może tylko tutaj, nie wiem. Duchy zmarłych, jeżeli bardzo chcą, bardzo czegoś pragną, z własnej, prawdziwej woli chcą, to mogą poprosić Harona, by ich tu wysadził. Wtedy pan albo pani nocy po zdecyduje, co musi zrobić dusza, by się pojawić właśnie tamtej nocy, na tamtym świecie. Jaką karę otrzyma, albo naukę, albo to i to, jednocześnie. Ale przecież taka kara, powiedziałem, ostrożnie biorąc łyk piwa. Pragnienie było silniejsze niż obrzydzenie. Ta kara, albo nauka, ona trwa dłużej niż jeden dzień. Szynkarka obserwowała z rozbawieniem, jak biorę kolejny łyk piwa i prychnęła. Cieplaku, ty biedny, tutaj czas biegnie inaczej. Może nawet w ogóle nie biegnie. Stoi. Jak ja w końcu napełnię ten słoik? Postukała w szkło. A napełnię na pewno. Chociaż miałbym tu stać za tym brudnym kontuarem, nalewając to cuchnące piwo kolejne 600 lat, to pojawię się w tamtym świecie w noc po. I wtedy będę miała cały ten czas. Całą noc po. Od zachodu do wschodu słońca. Cała dla mnie. I co zrobisz? Zapytałem. Po co wracasz? Chciałem wkraść się w jej łaski. Coś mi mówiło,
że była tutaj kimś i miała trochę władzy, a już na pewno dużo wiedziała. Może nie rządziła tym miejscem, ale na pewno mogła pomóc. Pomyślałem, że z niewieloma gośćmi mogła porozmawiać, tak jak ze mną. Na początku chciałam zabijać. Zmarszczyła brwi i odsłoniła zęby. Zemsta! Oj, ilu ja chciałam zabić. Wielu niegodziwców, których z siłą Pana Nocy Po mogłam zadusić jak kurczaki. Chciałam, żeby urosły mi kły, pazury, bym poszła tam i zabijała. Rozrywała im brzuchy za niegodziwość, chłeptała krew z pociętych żył. O, jak ja chciałam, ale potem... Westchnęła i jeszcze raz w zamyśleniu zabębniła w słoik. Teraz chcę tylko usiąść obok niej, zobaczyć jak śpi, całą noc tak patrzeć. Szkoda czasu, by zabijać. Ona już nigdy nie będzie taka, jak w nocy po. Szkoda mi czasu na nich. Całą noc po. Będę tam dla niej, mojej córeczki, mojej ukochanej. Myślałem, że chcesz zemsty, że dlatego... Nie! Pokręciła głową, jakby chciała uciąć ten temat. Ale wystarczy o mnie. Ty, po co ty tu jesteś, cieplaku? Obecna pani nocy po nic ci nie da. Poprzedni pan nocy po też by nie dał. Żaden z czterech, których znałam, pewnie nawet by z tobą nie porozmawiał. Nie jestem tu w swoim interesie, powiedziałem. Wstrzymałem oddech i upiłem kolejny łyk piwa. Uuu! Jadwiga oparła łokcie o kontuar i nachyliła się do mnie. Poczułem wyraźniej swąd spalenizny. A w czyim? Szukam małej dziewczynki, 8-letnia. Tak, kiwnęła głową. Była taka, pamiętam, bo tego nie da się zapomnieć. Dla niej drzwi się otworzyły niemal natychmiast. Nawet Haron, jak przychodzi, to czeka 2 dni, a ona... Nagle straszna myśl przyszła mi do głowy. Serce mi przyspieszyło. Oblizałem suche wargi. A ona, ta dziewczynka, ona była ciepła? Ho, ho, tak, pokiwała głową Jadwiga. Była ciepła, taka ciepła. Przerwała, bo z jednej z ław wstał mężczyzna w rajtuzach i białej koszuli. U boku brzęczała mu szpada. W ręku niósł gliniany kufel, taki sam, z jakiego piłem. Na rondzie spłowiałego kapelusza, ozdobionego pękiem pawich piór, w rytm kroków podrygiwały tłuste motki kurzu. Po warstwie na ramionach można było poznać, że mężczyzna trwał w bezruchu kilka tygodni, jak nie miesięcy. Koszulę zdobiły 3 krwawe wykwity, znaczące rany, od których zapewne poniósł śmierć. Podszedł do kontuaru i na początku ukłonił się, strzepując z siebie jeszcze więcej kurzu. — Droga pani? — powiedział z śmiesznym francuskim akcentem i podkręcił cienki wąsik. Znajduję, że pani rada nalać mi piwa. Jadwiga przesunęła do niego mój kufel i wyrwała z rąk pusty. Ale zaczął konstruować misterną zapewne wypowiedź szpadzista, jednak szynkarka bezczelnie mu przerwała. Ale! Krzyknęła tak zajadle, że uciekł, podzwaniając bronią i gubiąc jeszcze kilka tłustych motków kurzu. Nie dziwię się, że przez kilka wieków zebrałaś jedynie 0,5 słoika, powiedziałem. Jak takich traktujesz? Wredna jesteś. On miał niezły trzosik tam. A w dupie mam jego trzosik, najeżyła się Jadwiga. Nalała mi kolejny kufel piwa. Kto daje, to daje. Doczekam w końcu swojej nocy. Mogę tu być nawet kolejne 1000 lat. Ale ty, słodki cieplaczku... Skrobnęła mnie delikatnie pazurem po nosie. Nie wiem, czy o piwie przeżyjesz parę tygodni, a najmarniej tu poczekasz 50 lat w kolejce.
Chyba, że... Zawiesiła głos i w zamyśleniu zabębniła o słoik. Monety? Zapytałem i zacząłem przeszukiwać kieszenie. Nie tam! Machnęła dłonią. Te monety to i tak. Mówiłam przecież. Prędzej, a raczej później. Ale się wypełni. Tylko, że tak... Wskazała palcem na swoją twarz. Nie mogę się jej pokazać. Resztę ukryję, ale nie twarz. Nie pozna mnie. Przestraszy się. Możesz dla mnie zrobić coś innego. Tobie to nie zaszkodzi. Nawet nie osłabi. A mnie... zmieni. Co takiego? Zapytałem. Ale wiedziałem już co. Tego samego chciały zbiry w autobusie. Potrzebuję krwi cieplaka. Szepnęła. Niewiele. Tylko połowę tego. Podsunęła pusty gliniany kufel. Tyle wystarczy, by odmienić moją twarz. A skąd wiesz? Po prostu wiem. A jak dam... tą krew. To co wtedy? Poczułem, że znowu zrobiło mi się sucho w ustach. Wstrzymałem oddech i wypiłem łyk piwa. Co wtedy? Mruknęła. Pytasz, co z tego dla ciebie? Tak. Mam pewną władzę nad tymi drzwiami. Wskazała za siebie. Pani Nocy Po mi ją dała dawno temu. Mogę poprosić odźwiernego, jak to coś ważnego, bardzo ważnego i odpowiadam za to. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, jaka byłaby kara, ale jeżeli cieplak wtargnął do krainy umarłych, to wnoszę, że to ważne, prawda? Jestem skłonna z tego przywileju skorzystać, zaryzykować, ale za krew. Popatrzyłem na gości gospody. Nie miałem tyle czasu, co oni. Byłem śmiertelnikiem. Nie chciałem szynkarce oddawać mojej krwi, ale nie miałem wyboru. Jadwiga też o tym wiedziała i uśmiechała się do mnie półgębkiem. Dobrze, zgodziłem się. Dam ci moją krew, ale tylko połowę tego kufla. Więcej nie chcę, zapewniła. Umowa to umowa. Zacząłem podwijać rękaw, ale zatrzymała mnie. Kładąc mi rękę na ramieniu. Nie tutaj! Syknęła. Na strzępy cię rozerwą, jak wyczują. Spojrzała w stronę gości. Schowaj się za kontuar. Mam tam mały zydelek w rogu i stolik. Przecież nie stoję tu cały dzień, nie? Chodź, chodź, chodź. Obszedłem kontuar i usiadłem na wskazanym zydelku. Wziąłem ze sobą kufel, bo nadal byłem spragniony. Ale wyrwała mi go ze złością. Nie psuj krwi! Wody ci dam, by lepiej krew leciała. Będzie rzadsza. Postawiła przede mną szklankę i wypiłem chciwie wodę. Była trochę słona i zalatywała wędzonką, ale i tak wypiłem ją duszkiem z rozkoszą. Zdjąłem płaszcz i podwinąłem rękaw. Szynkarka rzuciła na stolik białą szmatę i wyszczerbiony nóż. Mogę też pić od razu z ciebie, szepnęła. Mniej się zmarnuje. Będziesz widział, jak się zmieniam. Przerwiesz, jak nie będę już potworem. To będzie mniej nawet niż pół kufla. Zobaczysz. Nie, sprzeciwiłem się. Myśl o tym, że przytknęłaby czarne usta do mojej rany, zaczęła ssać i chłeptać krew. Spowodowała, że przeszedł mnie dreszcz. Poczułem mrowienie pod kolanami, na nadgarstkach i stawach łokciowych. Jakby ktoś czyhał z nożem, by je przeciąć. Zrobiło mi się gorąco. Ale przecież i tak musiałem jej zaufać. Myśl o tym, że mam dziurawić rękę i wyciskać krew do kufla, też przyprawiała mnie o dreszcze. Bo jak miałem to robić? Trzymać rękę tak, by spływała po skórze i ściekała z palców? Ale przecież będzie krzepnąć. Tak będzie łatwiej, szepnęła, jakby czytając myśli z mojej twarzy. Zbliżyła się. Ja też nie lubię krwi. W ogóle nie czuję żadnego głodu, ani pragnienia. Oni też nie czują. Wskazała ręką tłum za kontuarem.
Nie mogłem już ich zobaczyć, bo zydelek był niski. Zmuszają się, by pić. Ja czuję tylko jedno. Chcę zobaczyć córkę. Pokazać jej matkę ostatni raz. Doradzić jej. Teraz jestem mądrzejsza. 600 lat to dużo czasu na myślenie. To dużo, dużo czasu. Nagle usłyszałem skrzypienie, a zaraz potem huk przewracanych ław i stołów. Rozległy się wrzaski i przekleństwa. Poderwałem się na nogi i zobaczyłem jedynie, że małe drzwi, w które wpatrywali się wszyscy obecni, są lekko uchylone i biegnie ku nim kilka osób. Ci pierwsi byli silni, sprawni i świezi. Dwóch zabłoconych żołnierzy biegło łeb w łeb. Tuż za nimi kobieta, której brakowało potylicy, w obcisłym czarnym stroju i rękawiczkach, musiała ulec jakiemuś tragicznemu wypadkowi. Za nimi w oddaleniu metra szpadzista, któremu szynkarka oddała mój kufel piwa. Szpicę peletonu zamykała kobieta o mocno umięśnionych nogach. Wyglądała tak, jakby zajmowała się podnoszeniem ciężarów. Za nimi biegło 20 innych, ale nie mieli żadnych szans, by dopaść drzwi jako pierwsi. Większość oczekujących siedziała jednak przy ławach, jak w transie, z oczami za mgłą. Halabardzista nie drgnął. Kobieta w balowej sukni nie uniosła dłoni splecionych elegancko na brzuchu. Półnagi, brodaty kierowca ciężarówki, na którego skórze nie mogłem odnaleźć centymetra kwadratowego bez tatuażu, sączył beznamiętnie obrzydliwe piwo. Szpica dotarła do drzwi. Żołnierze, zapewne przyjaciele w okopach, rzucili się na siebie z pięściami. Wydawało im się, że zagrodzili przejście dla innych, ale kobieta rzuciła się do przodu szczupakiem, przeleciała między nimi, przetoczyła się na podłodze i zniknęła za drzwiami. Pomyślałem, że musiała być gimnastyczką. Rozległ się huk, drzwi się zatrzasnęły i droga do pani nocy Po znowu była zamknięta. Goście gospody zatrzymali się w pół kroku. Ręce opadły. Oczy zasłoniła mgła. I powoli ruszyli z powrotem do poprzewracanych ław i stołów. No, to następne otwarcie minimum za 3 lata, mruknęła szynkarka. Częściej to się nie zdarzają. Usiadłem znowu na zydelku. Podwinąłem rękaw i westchnąłem. Dobrze, powiedziałem. Robię nacięcie i pij prosto z rany. Nie powiedziała nic, tylko uklękła przy mnie wyczekująco. Odsunąłem jej wyszczerbiony i zapewne brudny kuchenny nóż oraz szmatę. Wyjąłem z pochwy sztylet i odciąłem sobie mozolnie lewy rękaw bluzy. Potem porwałem go na paski. Chciałem ich użyć jako opatrunku i opaski uciskowej. Położyłem skrawki materiału na stoliku i przyjrzałem się przesiąkniętej krwią szmacie, która przylgnęła do skóry wraz z zakrzepłą krwią. To był opatrunek, jaki zrobiłem sobie w autobusie. Po co robić nową ranę? Zapytała szeptem szynkarka. I tak, ta szmata to... Dobrze, skinąłem głową. Tylko... Jadwiga nie dowiedziała się, o jakim tylko chciałem ją poinformować. Nawet ja nie zdołałem sformułować tego tylko w myśli. Błyskawicznie zerwała szmatę i jednym szybkim, zadziwiająco silnym ruchem przylgnęła do wypełniającej się krwią rany. Jej wargi były zimne, język jak topniejący śnieg. Zadrżałem bardziej z obrzydzenia niż bólu. Nic nie czułem. Obróciłem rękę tak, bym mógł widzieć jej twarz. Krew płynęła, przełykała ją. Widziałem, jak rusza się jej grdyka. Dojrzałem kroplę przeciskającą się między ustami i brzegiem rany. Spłynęła powoli po skórze. Chciała, bym na nią patrzył. Zmiany zaczęły się natychmiast. Naczynia krwionośne na jej czerwonej, pozbawionej skóry twarzy nabrzmiały i wypełniły się krwią. Na początku tylko te małe, potem większe, a na końcu wszystkie. Skóra zaczęła się regenerować. Najpierw pojawiła się między oczami mała, ledwo dostrzegalna jasna kropka.
zaczęła się szybko powiększać. Objęła nos i oczy. Pojawiły się powieki. Na początku cienkie jak skrzydła motyla. Nawet nie przesłaniały gałki ocznej, chociaż szynkarka mrugała. Potem zrobiły się grubsze. Pozostały bez rzęsy, ale uczyniły twarz szynkarki o wiele bardziej ludzką. Skóra rozrastała się we wszystkich kierunkach. Pokryła policzki, czoło, nos i górną wargę. Czarne, wąskie, spalone usta stały się bladoróżowe, szerokie i pełne. Po bokach głowy zaczęły formować się małżowiny uszne. Czaszka pokryła się skórą całkowicie. Patrzyła na mnie kobieta przeciętnej urody, ale mająca w oczach stal determinacji. Spaliła się żywcem, gdy była młodą kobietą, najwyżej 30-letnią. Podniosłem jeden z pasków materiału, zrozumiała. Oderwała usta od rany i pomogła mi zrobić opatrunek. Pracowała szybko i sprawnie, o wiele porządniej niż ja w autobusie. Gdy skończyła, nie wstała z klęczek, patrzyła w podłogę. Oddychała, jakby zbierała na coś siły. Odwróciła się do kontuaru, wysunęła szufladę i wyjęła lustro. Spodobało jej się to, co zobaczyła. Uśmiechnęła się i dotknęła warg. Spojrzała na mnie z iskrą w oku. Pozna mnie już? Szepnęła. Ona mnie pozna. Wstała i rzuciła kontrolne spojrzenie nad kontuarem na gości gospody. Uspokojona odwróciła się do mnie. Cieplaku, pogroziła mi palcem. Dałeś mi krwi? To i ja zaryzykuję dla ciebie. Nabrała głęboko powietrza. Gotowy? Wstałem z zydelka i skinąłem głową. Rana na przedramieniu pulsowała i piekła, ale chciałem tam iść, zanim stanie się coś, co mi to uniemożliwi. Chodź za mną. Poleciła. Wzięła mnie za rękę i zaprowadziła do drzwi. Jadwiga zapukała skomplikowanym rytmem, którego nie byłbym w stanie zapamiętać ani powtórzyć. Po krótkiej chwili szczęknęła zasuwa i drzwi uchyliły się. Tłum gości gospody ponownie zerwał się. Tym razem pierwszy ruszył szermierz, a za nim dwóch żołnierzy, potem następni, ale żaden nie miał szans mnie wyprzedzić. Szynkarka wypchnęła mnie za drzwi. W mrok. Rozległ się huk i zgrzytnęła zasuwa. Mrok zamienił się w kompletną ciemność. Przez chwilę stałem w bezruchu. Gdzieś obok brzęknął łańcuch. Powietrze było wilgotne, piwniczne. W oddali słyszałem jakieś głosy niesione echem, krzyki, jęki i sapnięcia. Zrobiłem krok do przodu. I poczułem ciepły oddech na karku. Ktoś się za mną poruszył. Mruknął jak niedźwiedź. To był odźwierny, o którym mówiła szynkarka. Sięgnąłem ręką do kieszeni, by wyjąć latarkę, ale wtedy długie i grube palce zacisnęły mi się na ramieniu tuż powyżej łokcia. Drgnąłem przestraszony. Serce przyspieszyło mi i uderzało tak szybko, że poczułem w klatce piersiowej kłucie i rozlewające się gorąco. Poprowadzę, powiedział niski, ochrypły głos. Nie może patrzeć, pani się rozgniewa. Poczułem drugą, zimną jak bryła lodu dłoń na karku. Była szorstka i masywna. Gardło ścisnęło mi się do bólu. Bałem się. Ta dłoń mogła się zacisnąć i złamać mi kręgosłup z łatwością. Odźwierny popchnął mnie i ruszyliśmy korytarzem. Pod stopami czułem mokre kamienie i piasek, jak w jaskini. Zgrzytały lekko. Jeden jego krok, ciężki, miażdżący, druzgocący, i dwa moje, lekkie, chroboczące. Niknące w innych dźwiękach. Wyczułem, że podłoga korytarza opadała lekko w dół.
Powietrze robiło się coraz zimniejsze. W gardle drapał zapach pleśni, zarodników grzybów i dymu. Gdzieś po ścianach ciurkała woda. Po lewej i prawej wyczuwałem wejścia do innych tuneli. Dobiegał stamtąd lekki wietrzyk i niesione echem ludzkie jęki i krzyki, tak odległe, że równie dobrze mogłem je sobie tylko wyobrażać. Co tam jest? Szepnąłem, wyciągając rękę w bok. Chciałem dotknąć ściany, ale nie sięgnąłem jej. Przez chwilę rozważałem, czy nie zapalić latarki, ale zrezygnowałem. Nie chciałem zdenerwować odźwiernego i pani nocy po. Prowadzący mnie olbrzym milczał. Kamienie chrzęściły kolejne kroki. Jeden odźwiernego i dwa moje. Myślałem już, że nie odpowie na moje pytanie, ale nagle, gdzieś wysoko nad moją głową, rozległ się niski, nienawykły do mówienia głos. Pokoje posługi, wycharczał. Tam służą pani, by być godnymi nocy po. Mijaliśmy kolejne pokoje. Słuch mi się wyostrzył. Po bokach słyszałem już wyraźnie płacz, mamrotanie, wilgotne uderzenia, syknięcia, gwałtownie wciągane powietrze, czasami wrzaski. Słyszałem kapiącą wodę, szemrzące podziemne strumienie. Krzyki, jęki i zawodzenia stały się jakimś sposobem bliższe. Byłem w stanie rozróżnić słowa. Oni wszyscy błagali i prosili. Metaliczne uderzenia, wilgotne cięgi. Brzęczały łańcuchy. Koła zębate kręciły się z chrzęstem. Coś łamało się z trzaskiem. A jak służą? Zapytałem. I musiałem poczekać następne kilka kroków na odpowiedź. Bólem służą. Zadudniły mi nad głową powolne słowa odźwiernego. Bólem, strachem, trwogą, obawą i czekaniem na ból. Czekanie, sekundy, minuty, godziny, dni. Czekanie najgorsze. Szliśmy dalej. Wilgoć w powietrzu przesiąkła przez bluzę i podkoszulek. Czułem ją na skórze, jakby lizał mnie jakiś zimnokrwisty gad. Kilka razy musiałem przejść przez głębokie kałuże, sięgające do połowy łydki. Dygotałem z zimna. Korytarz skręcał, ale ciągle schodziliśmy lekko w dół. Niżej i niżej. Przez chwilę pomyślałem, że to właśnie moja kara. To mój ból. Być prowadzonym za kark jak szczeniak. W ciemny, wilgotny i cuchnący mrok. Bez końca. Ty ich tam prowadzisz? Zapytałem, szczękając zębami. Tych wszystkich tam? Musiałem odczekać kilka kolejnych miażdżących wilgotne kamienie kroków. Jeden jego, dwa moje. Ja prowadzę, powiedział powoli. Wszystkich prowadzę. Nagle, kiedy już niemal straciłem całą nadzieję na koniec tej wędrówki, nasze stopy zadudniły od deski. Nadal było wilgotno, ale uderzył mnie podmuch cieplejszego powietrza. Mrok rzedł z każdym krokiem. Odźwierny puścił moje ramię i kark. Dalej sam, zadudnił. Prosto, nie pukać, wchodzić. Odwróciłem się w jego stronę.
dojrzałem tylko szarą sylwetkę grubokościstego olbrzyma. Cofnął się 3 kroki, jakby wstydził się swojej masy i wzrostu. Zniknął w mroku. Idź sam, powtórzył. Poszedłem. Za pierwszym zakrętem światła pojawiło się tyle, że mogłem zauważyć wzmocnione deskami ściany. Korytarz był szeroki na co najmniej 3 metry. Za drugim zakrętem, daleko przed sobą, zobaczyłem drzwi. Spod progu na podłogę wylewała się fala migoczącego ognistego światła. Nie czułem jednak dymu, tylko zapach silnego kadzidła, odurzającego i wiercącego w nosie. Kiedy podszedłem tak blisko, że mogłem policzyć wszystkie kropki rdzy na klamce drzwi, otworzyły się i wyszła z powoli kobieta w obcisłym stroju. Gimnastyczka. Ta, która przed niecałą godziną wygrała wyścig. Z szacunkiem, na ugiętych kolanach, zamknęła drzwi i ruszyła korytarzem w moją stronę. Miała podniesioną głowę. Wydawała się skoncentrowana i gotowa robić to, o co poprosiła pani nocy Po. Minęła mnie z uśmiechem. Teraz dopiero zrozumiałem, że pani nocy Po nie każdemu dawała szansę. Każdy mógł prosić, ale nie każdy ją dostawał. Kiedy chwyciłem za klamkę, nie czułem już zimna. Otworzyłem drzwi i wszedłem na kwiecisty dywan, przykrywający całą podłogę. Był gruby, miękki i ciepły. Nie dostrzegłem żadnych mebli. W okrągłym pomieszczeniu, o średnicy co najwyżej 7 metrów, niemal pod ścianą, siedziała ze skrzyżowanymi nogami szczupła stara kobieta. Biała koszula z czarnymi guzikami wisiała na jej wąskich ramionach, jakby rozpięto ją na krzyżu. Na nogach ciemne, luźne spodnie. Białe włosy zawiązała sobie w cienkie warkocze, każdy zakończony wstążką w innym kolorze. Marszczyła brwi i wytrzeszczała na mnie czarne jak węgiel oczy. Wokół kobiety w 3 ciasnych półokręgach paliły się grube świece. Ze środka sufitu na łańcuchu zwisało blaszane kadzidło, z którego sączył się niebieski dym. Zamknąłem za sobą drzwi. Siadaj, powiedziała. I usiadłem tak jak ona, w pozycji lotosu. Moja nie była jednak nawet w połowie tak doskonała, jak pani nocy Po. Skóra na jej twarzy ciasno przylegała do czaszki. Była niemal przezroczysta. Wydawało mi się, że widzę pod nią kości. Rozumiem, że przyszedłeś po moją prawnuczkę? Zapytała. Nie zdziwiło mnie, że wie. To nie był duch. To był ktoś ważny. Może nawet ona jeszcze żyła. Tak, powiedziałem. Mój głos był ochrypły i zmęczony. Po Karolinę. Ona nie chce wracać. Kobieta uśmiechnęła się lekko, ale na twarzy pojawił się jakiś cień, złość, zniecierpliwienie. Karolina ma 8 lat, powiedziałem. Podniosłem głos, bo dojrzałem nagle po prawej drzwi. Sądziłem, że dziewczynka tam jest i słucha. Musi przeżyć swoje życie, a nie siedzieć tutaj z tobą. Pani nocy Po. Pochyliłem z szacunkiem głowę. Tu jej lepiej, powiedziała. Nie jest lepiej. A skąd ty to możesz wiedzieć? Kim ty jesteś? Jargas! Krzyknęła, kierując głos gdzieś ponad moją głową. Niemal od razu poczułem drgania desek podłogi. Olbrzym biegł na wezwanie swej pani, gotowy złamać mi kręgosłup jednym ruchem. Pozbawiasz ją życia. Tutaj to nie życie. Kontynuowałem, niemal krzycząc. Matka ją kocha. Ojciec przestał pić. Chcą jeszcze jedną szansę, tylko jedną. Kroki Jargasa
dudniły o deski. Jeszcze dwa zakręty. Zrobią wszystko dla niej. Wszystko. Wyjadą. Będą pracować. Wszystko! Drzwi za moimi plecami rozwarły się gwałtownie. Poczułem podmuch zimnego powietrza na plecach. Płomienie świec zafalowały. Kilka zgasło. Zamknąłem oczy i skuliłem się, pewien, że wielka łapa ucapi mnie za kark i wywlecze w mrok. Ale nie. Zaciskałem kurczowo powieki. Czekałem. I nic się nie działo. Sekunda. Dwie. Trzy. Otworzyłem oczy. W bocznych drzwiach, obok pani nocy Po, w progu, stała Karolina. Miała czerwone oczy i łzy na policzkach. Nie pije? Zapytała cicho. Ani kropli, zapewniłem ją. Pani nocy Po uniosła rękę i dyszący nade mną Jargas wycofał się powoli, delikatnie zamykając za sobą drzwi. Karolina podeszła bliżej, by mi się przyjrzeć. Ty jesteś narzeczonym Magdy, prawda? Widziałam cię z nią. Całowaliście się. Wybałuszyłem na chwilę oczy, ale zaraz opanowałem się. Tak, to Magda mnie prosiła, żebym cię odnalazł. Oni strasznie za tobą rozpaczają. Rodzice. Magda też. A babcia? Zadając to pytanie, spuściła wzrok. I wtedy wszystko poukładało mi się w całość. Wszystkie te spojrzenia, jak rozmawiałem z jej rodzicami. Wszystkie słowa. Nie podobała mi się tamta starucha. Widziałem jad, fałsz i zło. To babcia. Powiedziałem, bo postanowiłem zaryzykować. Ta babcia cię nienawidzi. Dwie kolejne łzy spłynęły po jej policzku. Mówiła, że przeze mnie tata musiał z mamą być i nie został sławny, bo jego noga i lepiej, żeby mnie nie było. Bez babci, powiedziałem. Będziecie żyli w nowym domu, w mieście, bez babci. Nowa szansa. Na krótką chwilę uśmiech rozerwał skorupę starego smutku, mrżącego jej dziecięcą twarzyczkę. Dziecięcy, eksplozywny uśmiech. Otarła łzę. W oczach błysnęła nadzieja, ale po chwili uderzyły myśli i zdusiły przebijającą się przez smutek radość. Do tego trzeba pieniędzy, jęknęła. To dom babci. Skąd? Mam pieniądze, skłamałem. Dużo pieniędzy. Dam wam szansę. Zaufaj mi. Ty też daj szansę. Ojcu i matce. Kochają cię najbardziej na świecie. Ty daj szansę im, a ja dam szansę wam. Zawsze możesz przyjechać tutaj drugi raz. Co cię powstrzyma? Spojrzałem pytająco na panią nocy Po. A ta nie zaprzeczyła. Zamiast tego skinęła powoli głową. Karolina rozpostarła ramiona i zwinnie, omijając świece, pobiegła do swojej prababci. Przytuliła ją mocno. Płakała. To był uścisk na pożegnanie. Uścisk bardzo kochających się ludzi. A! Krzyknęła Jadwiga, gdy zobaczyła mnie w progu gospody. Co? Ty drugi raz? Myślisz, że tu więcej ciepłych dziewczynek? Niemal jej nie poznałem. Na głowie miała burzę rudych włosów i zapleciony warkocz, ale przeniesiony do przodu. Kończył jej się w połowie brzucha. W kominku nadal buchał płomień, ale gości znacznie przybyło. Nie stali jedynie pod ścianami, ale leżeli też po kotem na podłodze. O, widzę, że temu w kolczudze się w końcu udało, powiedziałem, podchodząc do kontuaru. Nie ma go. Ta, trochę mu pomogłam, bo szczury mu całą lewą stopę zjadły. Szkoda mi się chłopa zrobiło, ale to było jedno otwarcie od 50 lat. Odkąd wyszedłeś z moim cieplakiem, mieliśmy tylko jedno i to niedawno. Zasmuciłeś panią nocy Po.
A ja tu przyjechałem kolejnym autobusem, powiedziałem. Dla mnie minął jeden dzień. No widzisz, mruknęła. Dla ciebie dzień, a dla mnie 72 lata. Ha. I do tego goście bardziej hojni, odkąd mam włosy, postukała w słoik, który był już pełen w 3/4. To nie włosy, tylko uśmiech, stwierdziłem. Więcej się uśmiechaj. Ale wiesz co? Ja chyba będę od tej pory twoim ulubionym gościem, powiedziałem. I ze stęknięciem zrzuciłem na podłogę plecak. Zabrzęczał metalicznie. To twoja ostatnia noc w tej ruderze. Dzisiaj zobaczysz swoją córkę. W plecaku mam monet na 2 słoiki, nawet 3. Tylko zrobimy podmiankę, dobra? Moje monety za twoje. Potrzebuję ich. Sztuka jest sztuka, powiedziała, szczerząc zęby i szarpiąc radośnie czerwone korale. Była bardzo szczęśliwa. Pieniądze ze sprzedaży monet mogłem mieć dla siebie. Oczywiście, że mogłem. Ale wolałem dać bujakom szansę. Całej rodzinie. Z tego, co wtedy zrobiłem, nawet jeżeli miałbym być już niegodziwcem do końca życia, mogłem być dumny. I nikt mi już tego nie odbierze. Bo każdy zasługuje na drugą szansę. Ale tylko jedną.